Hej wszystkim, na tym kursie balonów stratosferycznych. Witam Was, Marcin Stolarski. To jest ostatnia część, która będzie głównie dotyczyć bezpieczeństwa w ogóle podczas takich misji i w ogóle procedur, jakie trzeba zachować. Natomiast może zaczniemy w ogóle od rzeczy, które jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, a mianowicie jak taka misja wygląda. Wróćmy sobie do naszego slajdu tutaj o misji. Tak jak pamiętacie, być może albo nie, lot w górę trwa około 2 godzin, potem nastąpi eksplozja i potem sobie ten balon spada w 30 minut. I chciałem na początek jeszcze omówić to, jak to jest ze względów dynamicznych. No cóż, więc wypuszczacie balona, po prostu balon z ręki. On zaczyna się poruszać do góry z prędkością 6 metrów na sekundę. Na początku trochę się buje, potem się trochę uspokaja. Kiedy przechodzi przez chmury, tutaj gdzieś będą chmurki. Może sobie inny kolor wezmę. Chmurki, jak to chmurki niebieskie. O, sobie jakieś mamy chmurki. To zwykle są jakieś tam turbulencje się pojawią. I trzeba się by tam trochę wtedy buja. A generalnie czym wyżej, tym spokojniej. No i tutaj to jest po prostu w ogóle maślanka, w ogóle czasami tylko obserwujecie tylko taką rotację w lewo i w prawo wokół linki przyczepienia pod balonem i można kręcić, jeżeli macie kamerę, to po prostu piękne widoki, czarne niebo, tutaj po prostu będzie, o tak, tutaj na górze będzie czarne niebo, dosłownie czarne niebo, natomiast na dole będziecie widzieli po prostu piękną, po prostu taki wschód, taką krzywiznę w ten ziemi. No i w każdym razie w pewnym momencie balon pęka. O, następuje tutaj ta eksplozja, boom. I to jest, słuchajcie, to jest bardzo dynamiczna rzecz. Po prostu jest strzelenie jak z procy, a guma jest naciągnięta na 5 metrów. Słuchajcie, to jest po prostu ogromny balon, ogromną ilość energii ma w sobie. Jest ta ilość energii jest tak niebezpieczna, że taka że nawet nie zaleca się, że robi czegoś takiego na ziemi, bo jest to po prostu niebezpieczne dla ludzi. Można się porządnie ulec uszkodzeniu jakieś ciała, można mieć uderzenia jak od bicza. Dlatego, no i to coś takiego się dzieje się z naszym balonem. Po prostu on wystrzeliwuje, nasza cała konstrukcja na tych sznurkach, ona wystrzeliwuje, potem robi jakieś kołowrotki. Czasami ta guma potrafi wyrwać nam jakiś kawałek właśnie anteny, co jest dość częste. No i w tym momencie całość zaczyna spadać w dół. O, sobie zaczyna spadać w dół. Na początku rozpędza się prędkości nawet 200 km na godzinę, a potem jak spadochron zaczyna coraz lepiej nabierać powietrze, bo czym jesteśmy niżej w dole, tym gęstość powietrza rośnie, ciśnienie atmosferyczne rośnie, więc spadochron ma coraz więcej tych atomów, które się może zatrzymywać. No i na koniec końców mamy prędkość 6 metrów na sekundę. I z taką prędkością mniej więcej uderzamy w ziemię. To może być, najczęściej jest to łąka, czasami zdarzają się, że gdzieś to zawiśnie na jakimś drzewie, ale też zdarzyło się raz na przykład coś takiego, że się wylądowało w środku jeziora. Więc dobrze być przygotowanym na taką okazję i potem próbować przechwycić taki ładunek. No dobra, ale dzisiaj miało być o bezpieczeństwie i w ogóle o procedurach. Słuchajcie, no ja sobie tu przesunę, dobra. Słuchajcie, pierwszą rzeczą taką to jest przepis w ogóle, który reguluje generalnie wszystko. Jest coś takiego jak rozporządzenie ministra infrastruktury. Czekajcie, zmienię sobie kolor na czarny, żeby być bardziej ponurym. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego. I możecie sobie poszukać w internecie takiego dokumentu. Tam on opisuje
co to jest, są balony, czyli tam różne rzeczy latają, ale na samym końcu jest rozdział o balonach. I w zasadzie to, co Was interesuje tam, ja to akurat mam otwarte, ale Wy tego nie widzicie, ale ja Wam opowiem. Jest taka kategoria, co się nazywa jako balony lekkie. Tak. Balon lekki. I to jest do 4 kg. To jest rzecz, która nas tutaj właśnie interesuje w tym wszystkim. I co zrobić, żeby w ogóle z takim balonem polecieć? Trzeba taki balon zgłosić. Wysyła się do. Tak, to sobie dobrze przeczytać, ściągnąć gdzieś z internetu. Trzeba się skontaktować z czymś takim, co się nazywa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. I trzeba do nich wysłać coś takiego jak zgłoszenie wypuszczenia balonów łamane na lampionów w przestrzeń powietrzną wykorzystanej do żeglugi powietrznej. A w takim zgłoszeniu trzeba powiedzieć kiedy, gdzie, jaki balon, jaki kolor, jakie mamy mieć urządzenia na pokładzie, dokładną godzinę startu takiego balonu. Tutaj od razu, póki pamiętam, to powiem Wam, że należy, jeżeli jesteście początkujący, to najlepiej zgłoście sobie dwa starty balonów tego samego dnia. Jeden o tej godzinie, której planujecie, a drugi mniej więcej 2 godziny później. Bo moich początkowych i to wiele znajomych opowiadało mi o dokładnie to samo. A pierwsze loty zwykle były tak, że w momencie startu coś nie działało i trzeba było przerwać procedurę startową. A dzięki temu, że mieliście przygotowany dokument na od razu na dwa balony, no to ten drugi lot był jakby przez te 2 godziny zdążyło się zrobić poprawki i drugi start już się odbywał. Teraz tak, jak to wygląda? Trzeba wysłać właśnie do nich taki, znaczy ściągnąć sobie z internetu taki właśnie dokument zgłoszenie wypuszczenia balonów i sobie go tam wypełnić. Potem wysłać do nich to faksem. Tam na tym dokumencie jest napisane, na jaki to numer. I oni potem faksem odsyłają zgodę albo nie. Od czego to zależy, za chwilkę Wam opowiem. I potem, jak już jesteście na miejscu, to jest trzeci punkt. Telefon do kontroli lotniczej. Telefon do kontroli lotniczej, czy tam kontroli ruchu lotniczego, tak się tak nazywa. Chodzi o to, że macie dokładnie wyznaczony start na określoną godzinę, minutę. Powiedzmy plus minus 5 minut w tej, we w tej jest jeszcze akceptowalne. Ale chodzi o to, że jak przylatują nad wami samoloty, to one mają po prostu notę taką właśnie informację, że w tym obszarze o tej godzinie będzie leciał w górę balon i trzeba się za nim rozglądać. Dlatego to nie jest takie, że tam hop siup w pół godziny w te czy we w te, tylko właśnie zgłaszam do tych 5 minut. I do tego trzeba jeszcze zadzwonić właśnie do kontrola ruchu lotniczego, mniej więcej powiedzmy na 15 minut przed startem i zgłosić właśnie, że jesteście gotowi, prawda, i startujecie. I oni właśnie mówią, ok, akceptujemy, lecicie, albo mówią, że nie mogą was teraz puścić, bo na przykład przylotł jakiś samolot i proszę poczekać na przykład przez 15 minut i za 15 minut was wypuszczamy. Tak więc, po prostu lecicie wśród samolotów czasami w różnych ważnych miejscach. Teraz jeszcze kolejna jest rzecz. To jest to, że dlaczego możecie nie dostać zgody? Otóż, jeśli macie sobie na przykład jakieś lotnisko, jest pas startowy, to w zasadzie w tych też bliskich strefach lotniska prawie nie ma szans na zgodę na start balonu. Jeśli sobie spojrzymy tutaj, to jest, ja tak rozrysuję, to jest mapa mniej więcej Warszawy, tu mamy Wisłę. Tu mamy mniej więcej w tym miejscu mamy lotnisko Okęcie, ono ma dwa pasy startowe. To tu, o ja sobie zaznaczę teraz inny kolor. To ta strefa
Bez szans. Po prostu nie ma w ogóle szans, żeby tu jakiegoś balon puścić, po prostu, bo oni, lotnisko się na to nie zgodzi. W tym miejscu, no ja sobie zaznaczę tutaj może zielonym. W tym miejscu jest Centrum Badań Kosmicznych. I w tym miejscu dostaliśmy raz zgodę na puszczenie balonów i chyba tylko dlatego, że się nie zorientowali, znaczy kontroler ruchu w ogóle nie wiedział o tym, że ten lot balonem jest. I on po prostu dał zgodę, po prostu ok, wstrzymał ruch lotniczy tutaj wokół lotniska i nas wypuścił, powiedział, skoro już jest zgłoszone. A już drugim razem nam się tak nie udało dostać tej zgody. Natomiast gdzieś tutaj mamy Legionową. I tutaj jest stacja IMGW, która regularnie wypuszcza balony, dwa razy dziennie. I to w ogóle z tego stresu w ogóle nie ma stresu, po prostu zgłaszacie i lecicie, więc to możecie sobie zobrazować, jakie odległości od lotniska są wymagane, żeby móc polecieć gdzieś balonem. Oczywiście, jeżeli to jest w ogóle jakaś dzicz, gdzieś w ogóle nie samoloty nie latają, to w ogóle nie ma z tym najmniejszych problemów. No ale, jak to mówię, dobrze jest wysłać to zgłoszenie to tutaj oto. To się z miesiąc wcześniej przed takim lotem wysyła, żeby wiedzieć, czy w ogóle możecie z tego miejsca lecieć, czy nie, i bo może po prostu wystarczy troszkę się przesunąć w inne miejsce i będzie ok, jakbyście nie dostali zgody. Dobra, to mamy już lot, zgodę na start, gazy. Jak mówiłem, można używać wodoru i helu. Ja szczególnie zalecam hel, bo jest niepalny, bezpieczny, do imprez grupowych jest doskonały, a tracicie raptem tylko 100 gramów na metrze sześciennym, jeżeli chodzi o nośność, więc to jest w ogóle do pominięcia, to jest nieistotne. Hel ma tą wadę, że jest drogi. Za 6 metrów sześciennych gazu musicie zapłacić... Gdybym nie skłamał, z 500 zł podejrzewam, że trzeba zapłacić. Pewnie to samo w wodorze by kosztowało ze 100 zł, ale wodór to paliwo kosmiczne, paliwo rakietowe, potwornie niebezpieczny, potwornie wybuchowy i naprawdę trzeba by zachować szczególne warunki ostrożności, które są dużo droższe niż koszt jednej misji właśnie takim no, na helu. Do tego mieć co jeszcze? No już mówiłem, że trzeba mieć najważniejsze, żeby mieć przynajmniej spadochron. Ten odcinacz nie jest konieczny. Ten reflektor radarowy też raczej nie jest. Raz latałem z nim, bardzo rzadko ludzie latają z tym. Cóż tu jeszcze można powiedzieć? Ważne, żeby właśnie tak mówiłem, żeby było to wszystko miękkie. No dobrze mieć jakąś ekipę, która podąża potem za takim balonem i gdzieś go tam potem odzyskuje i przywozi na miejsce. Dobrze mieć właśnie tą tabliczkę na tym, pamiętacie, że tam mówiłem, że żeby umieścić informacje z boku wielkimi literami, do kogo zadzwonić, jak ten balon znajdzie i co tu jest w ogóle, żeby była informacja, żeby ktoś się nie przeraził, co tam takiego strasznego jest. No i to jest chyba, słuchajcie, tyle z tego, co pamiętam. Jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to może w jakichś komentarzach wam opowiem. No ale cóż, pamiętajcie, przeczytać sobie ten dokument. Jeszcze raz wam tu powiem, jak to się nazywa. Mam tu otwarte sobie, to się nazywa, słuchajcie... Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego. Tam jest raptem ostatni rozdział, który dotyczy właśnie balonów. Pamiętajcie, żeby właśnie zgłosić to. Ja to na czerwono zaznaczę. Żeby zgłosić ten lot. Potem, żeby zadzwonić i zgłosić start. No. Mieliśmy kiedyś taki przypadek właśnie, że kiedyś balon przelatywał tak blisko samolotu w chmurze, że na nagraniu po prostu był, aż mieliśmy przesterowane mikrofony od tego, od silników odrzutowca.
No i pamiętajcie, że skrzynka ma być miękka. A jeszcze jednej rzeczy zapomniałem wam powiedzieć. Słuchajcie, najbardziej przykrej. Ubezpieczenie. Fajnie by było się ubezpieczyć na takie loty. Ale chyba jest to poza zasięgiem. Wiecie co, ja kiedyś to próbowałem i zostałem odesłany gdzieś tam do ubezpieczycieli, tam gdzie ubezpieczają samoloty, Boeingi i tym podobnym. Cena jest jakaś koszmarna. Ubezpieczenie albo jest w ogóle niedostępne, albo właśnie jest bardzo drogie. I z tego co wiem, w Polsce chyba wszyscy latają bez ubezpieczeń. Dobrze by było, żeby w razie czego jakby było coś dziwnego, to żeby instytucja, która wypuszcza balony, żeby to nie była prywatna osoba, tylko może jakaś uczelnia, szkoła, żeby w razie czego ona mogła dźwignąć jakby problem jakichś tam strat z tym związanych. Co mówią statystyki? Statystyki mówią, słuchajcie, że w Polsce do tej pory chyba jest znany jeden, jedyny przypadek właśnie jakichś strat materialnych spowodowanych lotem balonami. Od 50 lat IMGW wypuszcza mniej więcej 4 balony dziennie. Jedne są wysyłane właśnie tu, dwa balony dziennie są wysyłane z okolic Legionowa, tutaj koło Warszawy. I przez te 50 lat był tylko jeden, jedyny incydent. Balon spadł w centrum Warszawy, na placu bankowym, na dach samochodu BMW i go porysował. Chyba w ogóle to było jakieś nowe BMW, które dopiero co z salonu wjechało. No i po prostu IMGW pokryło koszty lakierowania tego dachu z własnej kieszeni. Więcej przypadków nie słyszałem. Ale co nie znaczy, że wy nie możecie być kolejnym, więc o tym należy pamiętać. Natomiast jest to raczej mało, mało prawdopodobne. Słuchajcie, i to tyle, co mam w tym odcinku. Oczywiście wszystkich zapraszam na Facebooka. Możecie sobie na Facebooku poszukać mojego profilu Marcin Radio. Radio jako jeden wyraz. Możecie też poszukać M$. Czekajcie, widzicie, ja mam problemy, tak żeby to tak z głowy. M$ na YouTubie. Na YouTubie tu mamy Facebook. I to tyle. Tyle. W takim razie życzę wszystkim powodzenia i miłego latania. Pozdrawiam.